Cześć, ja nazywam się Jan Dziewulski i dziś pokażę Ci, w jaki sposób można obrobić plik STL z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks CAM. Dziś na warsztat weźmiemy znanego rzymskiego polityka Gajusza Juliusza Cezara. Zaczynajmy! Pierwszą czynnością, jaką wykonamy, będzie zdefiniowanie postprocesora. Jako postprocesor zdefiniujmy postprocesor na sterowanie Synumeric 840D. W kolejnym kroku zdefiniujmy układ współrzędnych. Dzięki pełnej integracji możemy wykorzystywać układ współrzędnych zdefiniowany w SolidWorks. Następnie zdefiniujemy półfabrykat. Jako typ półfabrykatu wybierzmy wyciągnięty szkic. Mamy możliwość zdefiniowania zarówno kierunku wyciągnięcia, jak i głębokości. Ustawmy 50 mm. Zwróćmy uwagę, że program od razu poinformuje nas o całkowitym rozmiarze półfabrykatu. Podczas definiowania ustawień frezowania możemy posiłkować się płaszczyznami dostępnymi w drzewku operacji. Dla naszego ustawienia frezowania zdefiniujmy własność wielopowierzchniową. Jako typ własności wybierzmy plik STL, a następnie go wybierzmy. Do naszej własności możemy od razu przypisać strategię. Wybierzmy strategię Caesar STL. Do strategii tej dopisane są dwie operacje: obróbka odsunięciem oraz poziom Z. W poziomie Z wykorzystamy narzędzie freza kulistego, tak aby wykańczająco obrobić naszą powierzchnię. Na podstawie naszej własności wygenerujmy plan operacji. Tak jak widzimy, mamy tutaj dostępne dwie operacje: odsunięcie obszaru oraz poziom Z. Wygenerujmy ścieżkę. Po chwili program wygenerował nam ścieżki nadrzędzia. Dodatkowo najeżdżając na każdą z operacji, mamy okienko informujące nas o najważniejszych parametrach obróbki. Przełączając się pomiędzy operacjami w drzewku operacji CAM, program automatycznie podświetla ścieżkę narzędzia. Przeprowadźmy symulację bryłową. Tak jak widzimy, nasza pierwsza operacja korzysta ze strategii obróbki szybkościowej Volumil. Jest to strategia szybkościowa, która w znaczącym stopniu zmniejsza zużycie naszego narzędzia oraz zwiększa efektywność naszej obróbki. Co więcej, w symulacji bryłowej mamy możliwość skorzystania z trybu Turbo. Tryb ten umożliwia nam podgląd finalnej obróbki. Co istotne, podczas tego trybu program również wykrywa ewentualne kolizje. Gorąco zachęcam Was do testowania naszego rozwiązania. Więcej informacji znajdziecie w opisie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Jan Dziewulski, Solid Expert. Hej!